moi drodzy, znajdujemy się dzisiaj w porcie. Mamy piątek i zaraz wybieramy się na wycieczkę. Zaraz wybieramy się na wycieczkę w poszukiwaniu żółwi, także dzisiaj Wam to nagram wszystko. Zobaczymy, co tu będzie się działo. Idziemy z porcik. Odsunę się może trochę od morza. Słuchajcie, znajdujemy się na plaży Maratonis. Byliśmy przed chwilą w takich grotach, takich jaskiniach, ale teraz generalnie jesteśmy na tej plaży, gdzie żółwie składają jaja. Podobno jest tak. I ogółem tutaj jest wszystko chronione. Też jest coś takiego, że samoloty nie mogą późno startować. To jest wszystko napisane po polsku, po rosyjsku. I w tych miejscach, widzicie, tymi patyczkami ogrodzone są już złożone gdzieś jaja.
każdym razie tutaj cała plaża tak naprawdę może się zauważyć. Będziemy teraz obserwować. Jak widać, tutaj chyba nie można wchodzić. Myślałam, że jednak można bardziej, bliżej. Potem będziemy szukać w morzu tych żółwików. Zobaczcie, jakie piękne jest morze, jakie ma kolory. Patrzcie, jak ładnie przychodzi. No i zobaczcie, tak to wygląda. Jest to wszystko ogrodzone takim sznurkiem, żeby nie wchodzić. I tutaj podobno są żółwiki. Szkoda, że ich tutaj nie widać. Ale będziemy zaraz płynąć łódką i może zobaczymy je pod wodą. Będziemy to sprawdzać. Chcą znaleźć żółwia, ale był tylko jeden i pod sam koniec się udało. Ludzi czeka. Słuchajcie, pod koniec jeden się udał. Zobaczyliśmy, ale to może też dlatego, że tyle ludzi jest, on się przestraszył. I kolejne wycieczki. No ale fajnie, że chociaż się udało jednego zobaczyć, że widoczki były super. Tam było właśnie takie szklane dno, ale tam to w ogóle nic nie było widać, żadnego zwierzątka, bo go po prostu nie było. No ale było całkiem przyjemnie, teraz wracamy z gorąco. Spaliłam się, słuchajcie, mam ramiona czerwone, a tu port. Tutaj miasto imprez. Z tej strony są jakieś kluby, ale może z tej też widać pustki. Dancing color every week, ale fajnie. Na to bym poszła. Zero z klubu. Patrzcie, ile klubu. Patrzcie, wszyscy są na kolacji. Basen cały dla mnie. I cały zwierzyniec.